Witam raz jeszcze. Kolejny wykład na Szkole Ekonomicznej. I o ile wczoraj mówiliśmy o istotnej, czy takiej fundamentalnej roli teorii wartości, poruszaliśmy kwestie imputacji, kluczową rolę konsumenta, to także wskazywałem w kilku wątkach czy kwestiach na to, że o ile tym ostatecznym decydentem jest konsument i to tak naprawdę finalnie jego decyzje oznaczają, czy dana firma odniesie sukces, czy nie, czy jego potrzeby też zostaną zaspokojone lepiej lub gorzej, to wiele rzeczy, czy wiele procesów w gospodarce nie dzieje się automatycznie i też, żeby te potrzeby zostały odpowiednio zaspokojone, to musimy uruchomić bardzo szeroko pojmowane procesy przedsiębiorcze, ale też ci przedsiębiorcy muszą dysponować odpowiednimi narzędziami. I nie chodzi tutaj tylko o kwestie dostępu do kapitału, zasobów ludzkich, ale kwestię bardzo, bardzo ważną, czyli właśnie to, co nazywamy i na co ekonomiści szkoły austriackiej bardzo często wskazują uwagę, kwestię kalkulacji ekonomicznej. I dzisiejsze wystąpienie będzie przebiegało następująco. Na początku przedstawię Państwu, jaka jest rola kalkulacji ekonomicznej, jaka jest jej istota, jak to funkcjonuje w warunkach rynkowych, jak to się sprawdza i dlaczego bez kalkulacji no nasz poziom życia nie moglibyśmy się rozwinąć za bardzo gospodarczo. Także to jest kolejny element, który musi być spełniony. Po drugie, jak wygląda kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, aczkolwiek to jest tak troszeczkę napisane, to jest pewna sprzeczność w tym, ponieważ jak to pokażę w gospodarce centralnie planowanej, gdzie jest zniesiona prywatna własność prywatna czynników produkcji, takiej kalkulacji de facto nie możemy dokonać, bo nie ma pieniądza, nie ma wyceny czynników produkcji, ale o tym będę oczywiście mówił. I punkt trzeci i czwarty, czyli socjalizm rynkowy, czy taki quasi-rynek i syndykalizm, to są pewne, chciałoby się powiedzieć, lżejsze odmiany socjalizmu, które trochę dopuszczają jakieś elementy rynkowe i na tej podstawie twórcy tych koncepcji twierdzą, no, że taki socjalizm to jednak da radę. Czy da radę też o tym dzisiaj, tak, czy to jest ten właściwy już ostateczna wersja socjalizmu, czy to wreszcie zadziała, to także sobie powiemy. I na końcu podsumowanie i tradycyjnie literatura. Wracając do meritum, jeżeli chodzi o kalkulację ekonomiczną, to trzeba powiedzieć, czy jej istotę, że o ile wczoraj poruszaliśmy kwestię imputacji, to warto zaznaczyć, że ta imputacja z celów na środki nie zachodzi automatycznie. To znaczy, to nie jest tak, że konsument sobie coś wymyśla, przedsiębiorca domyśla się tego i w zasadzie za 5 minut albo następnego dnia jest cała gotowa struktura produkcji, tylko ten proces decyzyjny musi zostać w czasie rozłożony i odpowiednio przekierowany. Więc mówiąc inaczej, przedsiębiorca musi po pierwsze wykazać się takim przewidywaniem przedsiębiorczym, czyli rozpoznać to, co jest potrzebne konsumentom, zorganizować odpowiednio proces produkcji i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma bardzo wiele różnych elementów. Więc chodzi o to, że to zajmuje czas, nie jest to doskonałe i właśnie to nie jest automatyczne. Znowu wracamy do kwestii alokacji rzadkich zasobów. Jak je alokować? Czyli kto na rynku ostatecznie osiąga sukces? No ten podmiot, ten przedsiębiorca, który najlepiej te potrzeby konsumentów przewiduje i o tym, i to jest tak naprawdę skutkiem ta alokacja rzadkich zasobów. Tak? To, że pewne firmy osiągają sukces, a inne nie osiągają. Albo to też nie jest tak, że na przykład mamy jakąś branżę, gdzie 90% firm osiąga straty, ale to nie oznacza, że nie można wejść z nowym biznesem. Tak? Chociażby Uber ostatnim takim przykładem jest. Jak można rozruszać branżę taksówkarską? No się okazało, że odpowiednia technologia, aplikacja i od razu nastawienie na masową taką sprzedaż usług okazało się sukcesem. I taki klasyczny przykład, o którym też często pisał Mises a propos tego problemu kalkulacji. Wyobraźcie sobie, że stoimy na czele przedsiębiorstwa kolejowego, no i mamy za zadanie wyznaczyć nową linię kolejową i jak ją poprowadzić, którędy, jaką trasą, czy tunelem przez górę, czy naokoło, czy jeszcze może jakąś inną alternatywną trasę znaleźć, no to można powiedzieć, że jest to w warunkach gospodarki rynkowej dosyć oczywiste. No wystarczy, chciałoby się powiedzieć, przeprowadzić kalkulacje, porównać nakłady, czas, możliwości,
pomijając różnego rodzaju walory estetyczne, i prawdopodobnie wyjdzie nam, dlaczego opłaca się przez górę, a nie naokoło, albo odwrotnie, itd., itd. To dotyczy wszelkich kwestii. Albo dlaczego, to też minister o tym pisał, też jako jeden z przykładów podał, ale je można mnożyć, dlaczego nie produkujemy wody w fabrykach. No bo można teoretycznie, tak? To nie jest jakiś problem, ale ze względu właśnie na koszty, tak? Które są wyższe i cena by musiała być wyższa. Konsument swojej hierarchii potrzeb aż tak wysoko wody nie ceni, żeby aż tyle za nią płacić, albo wykorzysta po prostu tańsze metody produkcji, które przyniosą niższe ceny i dlatego taki proces produkcji nie występuje. Idąc dalej, to o tym też wspominaliśmy, czy wspominałem, o cenach komplementarnych czynników produkcji decydują przyszłe ceny dóbr konsumpcyjnych, czyli nastawienie jest na przyszłe warunki rynkowe, ile w przyszłości, ile jutro konsument będzie mógł zapłacić. I tutaj jest bardzo istotna rzecz, czyli taka funkcja typowo przedsiębiorcza, czyli rozpoznanie tych potrzeb konsumenta, przyszłych stanów rynku, jak to będzie wyglądało, co ma perspektywy, co nie ma perspektyw. Jakie materiały będą w przyszłości używane do produkcji dóbr, różnego rodzaju dóbr, a jakie nie będą. Czyli to decyduje o tym sukcesie i to jest też bardzo ważne. Kalkulacja ekonomiczna w tym znaczeniu nie jest matematyczna. Ona oczywiście opiera się na symbolach matematycznych, na liczbach, to jest tak, prawda, ale posługiwanie się nią, które jest tak naprawdę pewną formą spekulacji, bo każdy bilans, plan biznesowy firmy jest tak naprawdę na dany rok, który zakłada jakieś tam zyski i tak dalej, jest hipotetyczny. My to planujemy. Tak samo jak sobie układamy biznesplan, planujemy sobie, jakie będą nasze przychody w roku N plus 1, N plus 2 i tak dalej. To wszystko jest matematyczne, w tym sensie, że wyrażone liczbami, ale jest jakościowe, jest spekulacyjne, tak? To znaczy nie ma takiej, nie jest oparte w żaden sposób o na przykład rachunek prawdopodobieństwa. Więc tutaj nie wyliczymy tego ryzyka, że nam się uda albo nie uda. Tutaj mamy do czynienia z niepewnością, a nie z ryzykiem przy działaniu przedsiębiorczym. I też ważna kwestia, ceny z przeszłości nie mają znaczenia. One są tylko punktem odniesienia. Tylko na ich podstawie możemy wyprowadzić pewne rozumowanie, jak bardzo się mogą zmienić ceny. Jeżeli wzrośnie popyt na jakieś dobro X, no to cena, zakładamy, przy pozostałych warunkach niezmienionych, wzrośnie, natomiast cena z poprzedniego okresu nie będzie miała znaczenia. Tak? Czyli de facto, zauważcie, znowu wracamy do tej kwestii, to się będzie cały czas pojawiać. Wartość użytkowa, wartość wymienna. Więc jakby celem przedsiębiorców jest skupienie się na tak najlepszym przewidzeniu tych przyszłych stanów rynku, czyli tych przyszłych wartości wymiennych, wyceny rynkowej, surowców, pracy, przyszłych cen i tak dalej, tego, co zrobią konkurenci. Idąc dalej, dlaczego kalkulacja nie jest matematyczna? Mises jest też znany z wprowadzenia takiego bardzo klarownego podziału na to, co nazywamy prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych, czyli case probability, i prawdopodobieństwem klas, czyli class probability. I ten pierwszy wymiar, czyli case probability, jest szczególnie ważny dla nauk społecznych, dla ekonomii, natomiast class probability jest bardziej odpowiedni dla nauk przyrodniczych, czyli tam mówimy o jakiejś częstości występowania, o ryzyku rozumianym w sensie liczbowym, tak jak na przykład wygrana w totka, tak? To jest właśnie class, a case to jest wszystko to, co dotyczy ludzkiego działania, to o czym też mówiliśmy wczoraj, że jest to ten subiektywizm. I tutaj też wchodzi ta niepewność. I Mises pisze tak, że o prawdopodobieństwie zdarzeń jednostkowych mówimy wtedy, gdy zajmujemy się konkretnym zdarzeniem. Przedsiębiorca zajmuje się w tym sensie konkretnym zdarzeniem, bo prowadzi firmę, tak? Ma jakiś cel i chce zaspokajać odpowiednio potrzeby konsumentów. Znamy niektóre czynniki decydujące o tym, jaki będzie jego rezultat. Czyli przedsiębiorca może wskazać swoje szanse, mocne strony, może też określić zagrożenia, czy zrobić taką analizę SWOT, to też możemy pod to podpiąć, tak bardzo ogólnie. O innych natomiast nic nie wiemy, co to oznacza, że mamy pewną sferę niepewności. Także możemy spodziewać się tego, że sprzedaż w tym roku wyniesie tyle a tyle, ale nie mamy do końca tej pewności. Dlatego wszelkie kalkulacje, jakie przeprowadzamy, są jakościowe, są wyrażone liczbami, ale nie są matematyczne. I o to chodziło Misesowi. I idąc dalej, w rzeczywistym świecie działający człowiek ma do czynienia z innymi ludźmi, którzy działają samodzielnie, tak jak on sam. To dotyczy innych przedsiębiorców i tak samo innych konsumentów. Więc to jest ta sfera ludzkiego działania, to jest sfera tych homo agensów.
Konieczność dostosowania swoich działań do działań innych ludzi zmusza go do spekulowania. Co zrobią moi konkurenci? Czy ten produkt się sprzeda? I tak dalej, i tak dalej. Jakich pracowników zatrudnić? Dalej, a jego sukces lub porażka zależy od większej lub mniejszej umiejętności zrozumienia przyszłości. Każde działanie jest spekulacją. W życiu człowieka brak jest stałości, a więc również bezpieczeństwa. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dlatego naszą taka płynie też konkluzja, że w pewnym sensie, w cudzysłowie, taką polisą ubezpieczeniową, żeby się zabezpieczyć przed tym brakiem bezpieczeństwa, jest przedsiębiorczość i idąca za nią kalkulacja ekonomiczna, która wprowadza racjonalizację. Nie pewność, ale racjonalizację co do alokacji zasobów i tym samym bezpieczniejsze i pewniejsze staje się odpowiednie zaspokajanie potrzeb konsumentów, jakie one by nie były. O to tutaj chodzi. Dlatego to nie jest matematyczne. To nie jest sfera matematyki, tylko jest sfera tego case probability, tak, tego prawdopodobieństwa zdarzeń jednostkowych. W związku z tym, że możemy bazować, możemy mieć, mamy prywatną własność czynników produkcji, mamy giełdę towarową, mamy rynek pracy, możemy wycenić surowce i tak dalej. Możemy określić koszty, możemy określić też ceny dóbr konsumpcyjnych i w związku z tym możemy mówić o powstaniu rachunków zysków i strat. I funkcja ta jest zarówno jaką pełnią zyski i straty jest bardzo ważna, ponieważ to prowadzi do odpowiedniej racjonalnej alokacji czynników produkcji. I to, co często jest właśnie jakby nierozumiane, że w warunkach rynkowych, jeżeli mówimy o zyskach, też będziemy o tym trochę mówić, więc tutaj nie chcę dublować na seminarium podstawowym poświęconym zyskom między innymi, ale zyski nie są stałe, nie są pewne, są wynikiem nakładów, tak? Znaczy w przeszłych okresach firma musiała pozyskać kapitał, czy odnotowała wynik ujemny, możemy powiedzieć, i to, że w danym roku ma ponadprzeciętne zyski, nic nie oznacza, bo my nie wiemy, ile lat to zajęło. To dotyczy wszelkich, często się mówi, no ile to na przykład lekarze nie zarabiają, no ale a ile lat trzeba poświęcić, wydać na siebie, tak? Czy kosztów ponieść, żeby do takiego momentu kariery dojść. I to jest w zasadzie to samo, o czym mówię. I co jest ważne, że w warunkach rynkowych, jeżeli naprawdę chcemy zwiększyć zyski, to musimy, przy dużej konkurencji, a zazwyczaj tak jest, to musimy te koszty obniżyć. I zapewne musimy też mieć lepszą jakość, bo konkurencja nigdy nie śpi. To jest sposób na osiąganie zysków, ale pamiętamy też z poprzedniego wykładu, z wczorajszego wystąpienia mojego, że jeżeli dwie strony się wymieniają, to obydwie są na tym zyskowne. Ale tutaj się tym razem koncentrujemy się na tym zysku w wymiarze pieniężnym. Jeżeli firma osiąga zysk, no to ona wie na podstawie tego zysku, że dobrze przewidziała warunki rynkowe i zaspokaja odpowiednio na ten moment oczywiście potrzeby konsumentów. Ale to nie jest pewne, bo konsument może być kapryśny, zyski mogą przyciągnąć konkurencję, na tym polega ten proces rynkowy. Ale straty również są bardzo ważne i ktoś powie, no jaka jest pozytywna funkcja straty? No firma straciła pieniądze, no trzeba zamknąć firmę. Przedłużające się straty prowadzą do bankructwa, ale w sensie ekonomicznym jest to pozytywne w tym sensie, że jest to sygnał złego wykorzystania tych rzadkich zasobów. Marnujemy je na coś, na produkcję dóbr i usług, za które konsumenci nie chcą zapłacić albo wyższej ceny, albo nie chce naszego dobra lub usługi czy usług kupić wystarczająca liczba konsumentów, tak? Czyli to wykorzystujemy w nieodpowiedni sposób. To można spróbować zrobić inaczej, a może w ogóle trzeba się przenieść do innej branży. Do jakiej? No to jest znowu ta sfera tego działania przedsiębiorczego i tej kalkulacji. I znowu przyszłość nam to powie. Tu użyłem też takiego sformułowania, że dzięki temu system cen jest niczym termometr, ale pamiętajmy, że mówiłem znowu na poprzednim wykładzie, że ceny nie są mierzone pieniądzem, tylko wyrażone. Natomiast żeby nie było nieporozumień, tu mi chodzi o to, że system cen odzwierciedla zmiany zachodzące w gospodarce, relacje popytowo-podażowe, sądy wartościujące konsumenta, działania przedsiębiorców, czyli kupujących i sprzedających tak naprawdę. I z tym termometrem to zawsze mam taką analogię, że no jak na przykład wychodzi człowiek rano do pracy, spogląda na termometr, no to on informuje, jaka jest temperatura na zewnątrz, więc on wie, jak się dostosować. Wie, czy nie wiem, ubrać się cieplej, czy nie i tak dalej. Natomiast no jeżeli, załóżmy, wychodzi nasz człowiek z domu, idzie do pracy i termometr wskazuje relatywnie dla niego z niską temperaturę, zaczyna narzekać, akurat nie lubi zimna.
no nie będzie narzekał na termometr, będzie narzekał na warunki atmosferyczne i tak dalej. Natomiast niestety w ekonomii i gospodarce jest tak, że społeczeństwo zazwyczaj narzeka na co? Na ceny. Ceny są za wysokie i szuka jakichś tam winnych. Natomiast wysokie czy niskie ceny w zależności od punktu widzenia nigdy nie są problemem, tylko one są zawsze odzwierciedleniem problemu, odzwierciedleniem zmian zachodzących w gospodarce. W tym sensie system cen jest niczym termometr i o to mi chodzi, okay? Ale cały czas mówimy o tym, że to jest wyrażone pieniądzem, niemierzone. To nam podpowiada, podpowiada konsumentom, podpowiada producentom. I bez tego, że tak powiem, taka racjonalna kalkulacja, czy w ogóle znika. A propos właśnie alternatywnego systemu, czyli socjalizmu, fundamentalne pytanie, jakie stawia Mises czy generalnie Austriacy, jak zorganizować produkcję bez systemu cen? To nie chodzi o kwestie związane nawet z konsumpcją. Załóżmy, że nasz centralny planista wie, czego potrzebuje lud czy społeczeństwo. Pytanie, jaką metodę wybrać? Wie, że trzeba ludzi przemieszczać z punktu A do B i prawdopodobnie domyśla się, że chodzi o kolej, ale wraca do pytania, jak przeprowadzić, jak poprowadzić którędy, jaką trasę wybrać linii kolejowej. Tylko, że teraz, jak wiecie, socjalizm likwiduje czy znosi własność prywatną czynników produkcji. Nie ma prywatnych fabryk, warsztatów, firm, nie ma giełd towarowych i tak dalej, i tak dalej. Nie ma rynku pierwotnych czynników produkcji, nie ma właścicieli, nie wiem, kopalni, farm i tak dalej. Nie ma tego. Jak tego nie ma, to nie można między sobą wymieniać tego, więc nie ma cen. No to nie możemy wszelkich czynników produkcji sprowadzić do tego, co umiemy, co umożliwia nam gospodarka rynkowa, czyli do wspólnego mianownika pieniężnego. I zamiast jakiegoś bilansu wyrażonego liczbami i w oparciu o którego możecie stwierdzić, czy was biznes się kalkuluje, czy nie, macie tylko tak naprawdę stertę różnych statystyk, jakichś ksiąg, które pokazują, jaka jest wartość majątku, którym dysponuje wasze przedsiębiorstwo państwowe. I to przede wszystkim, oczywiście brak własności prywatnej oznacza brak cen czynników produkcji. Nie ma tego, to znika. Czynniki produkcji istnieją, ale one nie są wyrażone cenami. Czyli można powiedzieć, nie ma kapitału, ale są dobra kapitałowe. Tylko, że nie ma tej kalkulacji, więc taka jest różnica. I to z kolei, skoro nie ma cen, no to jak przeprowadzić kalkulację ekonomiczną? Jak określić, czy są zyski i straty? Nie wiemy, no to trzeba tutaj powiedzieć, i to często, na to często też mi się wskazywał uwagę, że to prowadzi do działania po omacku. Nie wiemy, jak się poruszać, jaką najtańszą metodę produkcji wybrać. Jak już nawet ustalimy, że ludzie potrzebują, nie wiem, kolei, potrzebują szpitala albo czegoś, tak? Jak to wyprodukujesz najtaniej? Przy czym najtaniej to nie oznacza, że przy niskiej jakości, tylko przy optymalnych kosztach, w tym sensie, prawda, przy zachowaniu pewnych standardów, poniżej których konsument nie chciałby zejść. I takie właśnie pytanie też jest często właśnie stawiane, czy stawiał je Mises między innymi, czy dane dobra zostały wyprodukowane przy najniższych możliwych nakładach, na przykład budowa linii kolejowej bez cen, tworzenie każdego biznesplanu bez cen, nie macie cen, to jak wtedy porównacie? Czy postawić budynek, w którym będzie 1000 krzeseł, będzie się na nie składało ileś tam ton drewna, stali, właśnie mamy stal, drewno, węgiel, jakieś nakłady pracy, ale jak to mierzyć w godzinach pracy, no ale to ktoś może być wydajniejszy, ktoś może być mniej wydajniejszy, rano mogę mieć większą wydajność i tak dalej. To są te kwestie, których po prostu nie da się przeskoczyć, bo nie mamy tego odniesienia do pieniądza. I tutaj taka ciekawostka, tak się ostatnio zreflektowałem, że w pewnym sensie w gospodarce centralnie planowanej, w socjalizmie powraca coś, co nazywamy paradoksem wody i diamentów, bo jak mamy sferę rynkową i mamy tego przedsiębiorcę, no to oczywiście znowu wracamy, on ma dostęp do cen, tak, czynników produkcji, ale on podejmuje decyzje jakie? No, podejmuje decyzje dotyczące tych krańcowych czy skończonych dóbr. Ma ograniczenie budżetowe, więc no, nie będzie chciał kupić całych zasobów stali, drewna i tak dalej, nie będzie chciał wykupić wszystkich pracowników na rynku. Natomiast taki centralny planista, zauważcie, że on tak naprawdę podejmuje decyzje dotyczące klas, czyli całych zasobów, jakimi dysponuje. Tylko, że to spływa na poszczególne agendy rządowe wtedy, tak, czy jakieś przedsiębiorstwa państwowe, ale jakby to wszystko idzie z góry. To jest decyzja tego centralnego planisty. Więc mógłby stwierdzić, że na przykład mogłoby mu się wydać, że diamenty są bardziej wartościowe od wody, tak? No bo skoro te ceny, chociaż on by cen nie miał, tak, nie mógłby tego paradoksu rozwiązać. Ale to też jest kolejny przykład, dlaczego rynek jest efektywniejszy, bo jest
bo przedsiębiorca tak naprawdę opiera się na przewidywaniu potrzeb, ale konsumentów każdego z osobna, a nie dotyczących takich zbiorowych kwestii. I podejmuje decyzje dotyczących określonych krańcowych zasobów, a nie w ogóle całych zasobów. Dlatego też przy okazji jest to, można też to jeszcze dalej pociągnąć taką argumentację i po części wyjaśnić, dlaczego na rynku nigdy nie powstaje taka jedna wielka globalna firma, bo jest za duża, żeby funkcjonować. Przykład Amazonu ostatnio. Jakiś tam serial chyba wypuścili, nie? Co tak, takie widziałem, recenzje różne były. Oczywiście wiemy, o co chodzi. No i, ale my się śmiejemy, ale popatrzcie, no, w kwestii no, sklepu internetowego czy tych wszystkich produktów, które oferują, super biznes, ale no, weszli w nową branżę i co? Cierpią, tak? A oni wiedzą, że cierpią, bo mają kalkulację ekonomiczną, a jakby tego nie mieli, no to skąd byśmy wiedzieli? Czy oni się mają zająć swoją standardową działalnością, czy raczej wejść w nowy obszar, albo czy ten nowy obszar nie zawiódł, tak? To jest właśnie między innymi taki problem. On się teraz wydaje może trochę dziwny, bo my mamy za oknem gospodarkę rynkową, ale to nie oznacza, że to jest kwestia fundamentalna. I na co też zwracają uwagę Austriacy, nie ma znaczenia umiejętność przewidywania przyszłych potrzeb konsumentów. To znaczy zakładamy nawet, że ten centralny planista wie, że na przykład wy będziecie potrzebować, no nie wiem, wie, że uwielbiacie jogurty wiśniowe, wszyscy. Jak to samo pytanie, jak najtaniej wyprodukować taki jogurt, prawda? Żeby nie zmarnować tych wszystkich zasobów, albo żeby je jak najefektywniej alokować. Więc to jest ta kwestia tej organizacji, tego systemu produkcji, tego łańcucha dostaw i tak dalej, i tak dalej. Na przykład wybudowanie fabryki produkującej telewizory, jak najtaniej wyprodukować telewizor, jakimi metodami, on ma być kolorowy, czarno-biały i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze dochodzą dodatkowe kwestie, typu na przykład, nie wiem, reklama, marketing, ale to już są kwestie, wiecie, to wszystko jedzie na jednym wozie tak naprawdę. Dlatego kiedy ta koncepcja takiego tego twardego socjalizmu, że tak powiem, została dosyć mocno skonfrontowana z teorią ekonomii, no to pojawiły się próby modyfikacji tego systemu i pojawiły się między innymi taka koncepcja, to Lange między innymi za tym stał, czy jest najbardziej znany chyba, czy takiego quasi rynku, czy takiego socjalizmu rynkowego. I chodziło o to, że no tak, no niechętnie, jak pisał Mises, socjaliści przyznali, że w tym takim socjalizmie, którym tym takim pierwotnym, tak, podstawowym, który znosi radykalnie tę własność czynników produkcji, to by doprowadziło, no delikatnie mówiąc, do nie najlepszych efektów. Znoszenie tej własności prywatnej to może nie jest taki dobry pomysł, więc my proponujemy, zaproponowano taką modyfikację, że te ceny i te pozostałe, że tak powiem, elementy rynkowe miałyby zostać zachowane czy imitowane, bo bez nich faktycznie to nie może działać, a problem jakby przerzucono na to, że chociażby w gospodarce rynkowej mamy akcjonariuszy, którzy do siebie biorą tę nadwyżkę z zysków, nie dzielą się wystarczająco z pracownikami i to jest główny problem, no ale niech te ceny zostaną, bo faktycznie to chyba nie da rady. Więc miała być, jak to niekiedy też Mises określał, zabawa w rynek. I kto się miał bawić? No i stwierdzono, czy Lange, czy jego tam też poplecznicy, że tymi takimi głównymi aktorami mieliby być dyrektorzy przedsiębiorstw, czy menedżerowie, którzy zarządzają. Nie właściciele, nie przedsiębiorcy, nie akcjonariusze, tylko dyrektorzy, którzy mieliby zarządzać, ale nie dla dobra akcjonariuszy, czy tych właścicieli, tylko dla dobra całego ogółu społeczeństwa, co też jest kontrowersyjne, no bo nie wszyscy lubią jogurty wiśniowe, więc rozumiecie, nie wszyscy w ogóle lubią jogurty i tak dalej. Więc to nie będzie dla dobra społeczeństwa, tak? Problem polegał z tą koncepcją na tym, że rynek jest strukturą bardzo, bardzo złożoną i mamy tak naprawdę dynamiczną, a nie statyczną strukturę gospodarki. Co to oznacza? Że jedne firmy powstają, inne się zamykają, jedne się rozwijają, inne zwijają działalność, zmieniają działalność. Mamy zmiany na rynku pracy, wymiana pracowników. I chodzi o to, że taki dyrektor w warunkach gospodarki rynkowej, on wie, co ma robić. Dlaczego? Bo ma wsparcie. Ma rynki finansowe, rynki kapitałowe zapewniają finansowanie. Tym zarządzają właściciele. Akcjonariusze czy kapitaliści dokładają kapitał, jeżeli widzą perspektywiczny biznes. Mamy także różnego rodzaju giełdy, rynki towarowe i tak dalej.
Więc istnieje bardzo wiele rynkowych instytucji, które, no, że tak powiem, tych dyrektorów wspierają i sam dyrektor nie ma takich umiejętności, żeby się tym wszystkim zajmować. A de facto to na niego spływa z góry, tak, bo centralny planista by mu to kazał robić. I właśnie dlatego w gospodarce rynkowej jest ta istotna rola przedsiębiorców, kapitalistów, spekulantów, specjalistów, właścicieli pierwotnych czynników produkcji i tak dalej. I tak jak to mówiłem, w warunkach gospodarki rynkowej taki dyrektor, jego działania są efektywne i tylko w takich warunkach mogą być efektywne. Oczywiście on sam musi mieć odpowiednie umiejętności, ale bez systemu cen, bez tego całego wsparcia, no to nic nie zrobi. By musiał jakoś mieć dostęp w zasadzie do jakiejś informacji doskonale, cokolwiek to znaczy. I czyli w zasadzie musiałby być, no, kimś w rodzaju Boga, tak? I tu dochodzi jeszcze jedna kwestia. Właściciel firmy ryzykuje własnym kapitałem, tak? Czy jest to takie w cudzysłowie ryzyko, czy niepewność, że mu się nie uda, biznes będzie musiał zamknąć firmę albo zmienić działalność i tak dalej. Nic nie jest obiecane i nic nie jest pewne. Natomiast w takim modelu, tym quasi-rynkowym, no to przecież jest takie zagrożenie, że ten dyrektor czy ten menedżer jakiegoś tam przedsiębiorstwa państwowego, no nie będzie ryzykował własnym majątkiem. Więc on może podejmować działania, no, takie spekulacyjne w negatywnym tego słowa znaczeniu, bardzo ryzykowne i nieefektywne. A będzie na przykład chciał się wykazać, tak? Czyli mówimy o jakiejś, nie wiem, pokusie nadużycia. Do pewnego stopnia ten problem też twórcy tego modelu zakładali, więc stwierdzono, no tak, może być problem na przykład z dostępem do kapitału, więc stwierdzono, że no, miałyby powstać jakieś organy czy jakieś instytucje z poziomu centralnego czy mniej centralnego, które miałyby udzielać pożyczek takim dyrektorom, którzy mieliby między sobą konkurować, przedstawiać jakieś projekty, no i starać się o te pożyczki. Ale znowu wracamy do tego problemu pokusy nadużycia, no bo skoro ja nie ryzykuję własnym majątkiem, to ja łatwo mogę przelicytować i w zasadzie byśmy się licytowali do jakichś maksymalnych kwot. Musieliby w zasadzie, efekt byłby taki, tak sobie możemy pospekulować, że musieliby chyba wprowadzić jakieś limity na przyznanie środków, tak jak się jakieś granty stara, wiecie, w instytucjach publicznych. To jest tak obwarowane tymi wszystkimi, tak? Jakimiś formalnymi kwestiami, więc to też by nie zdało egzaminu, to też by nie działało, no bo jak jest perspektywiczny biznes i ktoś by potrzebował dwa razy więcej kapitału, a mógłby dostać dwa razy mniej, no to też by to nie działało. Nawet w takich dobrych, gdybyśmy nawet, mówię, pominęli kwestię tego, że faktycznie jest, czy zniknęłaby potrzeba, czy problem przewidywania potrzeb, tak? Wiedzielibyśmy, co trzeba zrobić, ale byłoby ograniczenie kapitałowe. I tu się pojawia jeszcze jedna rzecz, ja to nazwałem jako problem inżyniera, ale chyba lepiej byłoby napisać jako problem technika, ale to o to samo chodzi. I na co też warto zwrócić uwagę, znowu jeszcze wracając do warunków rynkowych. W warunkach rynkowych przedsiębiorca, właściciel decyduje, jaką metodę produkcji zastosować. Czy kupić jakąś maszynę dwa razy droższą, czy dwa razy tańszą. I taki technik, czy inżynier produkcji, czy inżynier może powiedzieć, no kup tę droższą, bo dzięki niej możesz produkować na przykład 2 miliony par butów rocznie, a nie milion par butów. No ale przedsiębiorca, okej, okay, czyli technicznie opłaca się kupić tę drugą, prawda? Dobra, droższa, ale wydajniejsza i generalnie no to czego nie skorzystać? Taki jest punkt widzenia inżyniera, no i zaczyna się zastanawiać, ale co? Dochodzi do momentu kalkulacji ekonomicznej, patrzy się na warunki rynkowe, patrzy się na ceny, jaki jest popyt, jaka jest konkurencja, ile on tego może sprzedać. I on nie sprzeda 2 milionów par butów, on sprzeda na przykład 700 tysięcy. No to kupi tę tańszą, tak? Czy tę, która produkuje mniej. Natomiast w gospodarce takiej quasi-rynkowej, ale dalej socjalistycznej, wyobraźcie sobie, że ten problem inżyniera znika, ale on znika w tym sensie, że faktycznie mógłby jakiś inżynier czy jakiś technik przekonać jakiegoś dyrektora, żeby kupił tę, która produkuje więcej. To by nawet mogło, nie zdziwilibyśmy się, gdyby to się udało. Natomiast moglibyśmy wtedy powiedzieć, że wyprodukowano teoretycznie o 1 milion par butów za dużo, że jest to znowu nieefektywne. Więc w ten sposób to by nie funkcjonowało. I jeszcze jedna kwestia. Taką jedną, nie jedyną, ale jedną z takich form innych socjalizmu jest tak zwany syndykalizm,
I różnica między takim syndykalizmem a takim gospodarką socjalistyczną jest taka, że w zasadzie chodzi o to samo, tylko że tymi majątkami, przedsiębiorstwami państwowymi nie zarządzają jacyś komisarze czy jacyś dyrektorzy, którzy są delegowani przez tego centralnego planistę, tylko to wszelkie warsztaty, fabryki i tak dalej mają stać się własnością robotników czy pracowników, a nie rządu. Czyli to jest ten syndykalizm w takim wymiarze ekonomicznym, czyli kopalnie dla górników, farmy dla rolników, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakieś szkoły dla nauczycieli, tak można to sobie jeszcze ciągnąć. To jest syndykalizm, o to chodzi. Tylko znowu, jakby problem z syndykalizmem jest taki, że Mises nawet chyba w socjalizmie jest taki fragment, gdzie on przyznaje, że no mamy jakąś taką pewną formę tej zdecentralizowanej własności, więc mogłoby się wydawać, że jakaś wycena czynników produkcji by była zachowana, tak, bo te przedsiębiorstwa by mogły wyceniać, prawda? Mamy tych właścicieli, no może nie prywatnych, ale jest to zdecentralizowane, więc o jakiejś wycenie tych konkretnych przedsiębiorstw czy ich aktywów można by mówić, ale znowu problem syndykalizmu sprowadza się do tego, że on jest tak samo jak socjalizm, bo to jest tak samo wersja socjalizmu, jest niechętny wszelkim rynkom kapitałowym, finansowym, giełdom, zyskom, akcjonariuszom, w ogóle kapitalistów, akcjonariuszy oni uważają za zbędne podmioty, za nic nieznaczące, które tylko dla siebie czerpią korzyści i wyzyskują pracowników, tak? To jest właśnie, i to znowu jest ta statyczna wersja gospodarki, czy wizja gospodarki, dlatego nie ma na przykład problemu zamykania firm, no trzeba zamknąć firmy, warunka gospodarki rynkowej, dlaczego firmy są zamykane, no? Kto zamyka firmy? No, ktoś, kto może mniej się zna na ekonomii, powie, że no, zły przedsiębiorca, a tak naprawdę to jest no, konsument, no, bo już czegoś nie kupujemy. Nie chcemy jeździć taksówkami, tylko chcemy robić to przez Ubera, to jest wybór konsumenta. Czy zmieniamy formę, tak? Za pomocą której świadczone są tego typu usługi, za pomocą aplikacji i tak dalej. Więc to my w sensie ekonomicznym jako konsumenci dokonujemy tych alokacji, tak? Aczkolwiek pamiętajcie, że ten taki proces oddolny, za proces oddolny odpowiadają przedsiębiorcy i muszą za niego odpowiadać, bo nie ma tego automatycznego przekierowania z celów na środki. I musi przedsiębiorca odkryć metody, za pomocą których efektywnie dostarczy potrzebne dobra i usługi konsumentom. Tutaj tego nie ma. Tutaj byłaby walka, tak naprawdę to byłby taki świat zachowania jakichś lokalnych firm, mniejszych, większych, w zasadzie, które by jakieś takich lokalnych przywilejów i też często Mises o tym pisał, że w zasadzie no, ci pracownicy danej firmy, na przykład firmy no, nie wiem, produkującej samochody, sami nie chcieliby płacić wyższych cen, czy z których pracownicy w innych firm czy branżach czerpaliby korzyści, a sami by chcieli to dla siebie, tak? Więc to po prostu nie jest wykonalne. I tak jak tutaj też napisałem, pozostałe elementy gospodarki rynkowej też mają zostać zniesione. Hasło jest takie, konsumpcja dla produkcji, a nie odwrotnie. Tak? Macie kupować, bo my tego chcemy. A na rynku to chyba odwrotnie jest, z tego co mi się wie. No tak, czyli jakby potrzeba konsumenta wywołuje potrzebę zorganizacji całego systemu produkcji, tak? A rachunek zysków i strat nam mówi, czy to się udało, czy nie. Oczywiście on jest cały czas zmienny. Rynek cały czas się zmienia, cały czas są te błędy, ale jeszcze raz to powtórzę. Straty, zyski pokazują, czy się udało, czy nie. To jest zaleta rynku. Wciąż. I podsumowanie. Kalkulacja ekonomiczna wynika z istnienia prywatnej własności czynników produkcji. Bez tej wyceny nie mamy możliwości określić, jak zorganizować produkcję przy optymalnym koszcie, czy jak najtańszym koszcie, czy takim koszcie, który wygeneruje mi odpowiednie zyski. Bo firma może też osiągać zyski, ale może właściciel stwierdzić, czy akcjonariusze, nie no, ale w innej branży możemy mieć większe, przerzućmy się tam. Więc to też nie jest tak, że zysk za wszelką cenę jakikolwiek, bo to też nie o to chodzi. Czasami ktoś nie rozumie, czego ta firma nie wchodzi w ten rynek, bo może osiągnąć jakieś zyski, no bo w innej branży ma wyższe zyski i nie musi tego zmieniać, albo uważa, że to się nie zmieni, tak? Dalej, ceny pozwalają na określenie zysków i strat oraz tym samym na wyznaczenie określonych kierunków produkcji. To jest nieustanny proces, to nie jest jakiś stan, wiecie, że się udało już
jest status quo, tak? To się cały czas zmienia. No i socjalizm i różne odmiany socjalizmu znoszą własność prywatną, co uniemożliwia dokonanie kalkulacji ekonomicznej. I dlatego bez tego błądzimy. Zresztą zauważcie, nawet w naszej gospodarce rynkowej, tam gdzie jest eliminowana kalkulacja ekonomiczna, mamy wiele problemów. Opieka zdrowotna nie ma bazowania na ryzyku, tak, na tym prawdopodobieństwie, więc nie ma wyceny, więc jest problem pokusy nadużycia. System emerytalny i tak dalej, zastępowanie jakichś wycen sądu wartościujących konsumenta jakimiś arbitralnymi wycenami, przyznawaniem funduszy bądź nie, to wszystko rodzi problemy. I bardzo też często też jakieś ogromne projekty infrastrukturalne, rządowe, tak, z wielu krajów po prostu padają albo okazuje się, że trzeba jeszcze więcej środków. Tak. Co z tego, że na końcu się udaje postawić jakąś, nie wiem, stocznię, drogę, lotnisko i tak dalej, skoro to jest po jakimś tam wyższym koszcie. Cel został osiągnięty, ale jakim kosztem? I tutaj nie da się tego zweryfikować. W gospodarce rynkowej tak. I literatura, gdzie możecie sięgnąć, żeby jeszcze ten program sobie spokojnie przeanalizować. Na pewno ludzkie działanie, strony 591-604, to jest bodajże o socjalizmie, 685-692, syndykalizm, no i dalej klasyczny esej Misesa, kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, czy o tych problemach ze zniesieniem własności czynników produkcji. Henry Hatzit, ekonomia w jednej lekcji, to już chyba też pokazywałem, ale to jest o systemie cen. Jeszcze raz do tego można wrócić pod kątem tego. Hatzit tam pisze, jak ten system działa i co by było, gdyby tego systemu nie było. W zasadzie mówi, że możemy funkcjonować bez systemu cen, jeśli jesteśmy na jakiejś bezludnej wyspie, sami sobie możemy zorganizować, albo jest relatywnie niewielka społeczność. To tak, ale w takiej złożonej, licznej gospodarce, gdzie mamy miliony czy miliardy osób, no to jest niewykonalne. Żaden umysł tego nie obejmie po prostu. Ludwig von Mises, socjalizm, czyli taka rozszerzona, nawet bardziej niż ekonomiczna analiza tego typu systemu. No i Bombawerk, Karol Marx i koniec jego systemu, też taki odparcie argumentów, że kapitaliści wyzyskują tych pracowników, jest zupełnie inaczej, też można zerknąć. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję. I jeżeli chyba mamy jeszcze troszkę czasu, to możemy. Czy ktoś mierzy czas? Ile jest na pytania? Czy 15? No to okej. Okay. Ja chciałbym spytać, jak się ostatecznie skończyła ta debata kalkulacyjna? Kto miał ostatnie słowo, czy... Znaczy, no, wygrali Austriacy, natomiast jak to zostało? Tam jest też taka ciekawa historia, że Lange chyba stwierdził, no, że w zasadzie Misesowi ci zwolennicy socjalizmu powinni postawić pomnik i... To chodziło o to, że czy jak to ktoś czyta, to może odnieść wrażenie, że to jest pewna ironia, że on sobie żartuje, ale on to napisał poważnie. Bo według Lange'ego ten jego model quasi-rynkowy to było osiągnięcie i to, że oni jeszcze poprawili ten taki pierwotny socjalizm, no to tak, teraz to naprawdę będzie działało. I gdyby Mises nie zaatakował tego pierwszej wersji socjalizmu, to oni by się nie zmotywowali, żeby tego nie przedstawić, tak? No ale jakby Mises dalej pokazał, że odbił piłeczkę, no i nawet można na empirię sprawdzić, że generalnie, to, o tym też nie mówiłem, ale to jeszcze można powiedzieć, że to też nie jest tak, że jak mówimy o gospodarce centralnie planowanej, to jest taki stuprocentowy socjalizm, tak? Bo mamy jakiś dostęp do cen na rynkach zewnętrznych, tak? Na rynkach światowych, więc zawsze można jakąś taką imitację stosować. Mamy też wewnątrz własnej gospodarki jakiś badylarzy, czy jakiś cinkciarzy, czy wiecie, jakieś takie poukrywane, czy jakiś czarny rynek, tak, ale taki prawdziwy rynek, gdzie jest jakaś tam wycena, więc to też nie jest taka gospodarka. I, no i gdyby to tak naprawdę, zresztą można spojrzeć na empirię, tak, na historię, czy jest gdzieś taka gospodarka, która jakoś tak funkcjonuje i ten socjalizm działa i tamten dobrobyt jest większy niż w gospodarkach. No nawet nie typowo kapitalistycznych, tylko też interwencjonistycznych. No, no nie, więc jakby to jest piłeczka, jest po stronie Austriaków. I nawet jak te fragmenty byście sobie czytali Misesa zwłaszcza, tak jeszcze do literatury przejdę, to on w ludzkim działaniu też o tym pisze, że nigdy nie przedstawiono takich argumentów logicznych, takie jakie Austriacy wysuwali. Tak? Znaczy Austriacy piszą
Nieważne, czy wy prawidłowo przewidujecie potrzeby, czy nie, wy nie będziecie mogli kalkulacji przeprowadzić. Jak to zrobić? Jakim sposobem? I na to nigdy nie było takiej odpowiedzi z ich strony. Oni stworzyli model tego quasi-rynku, jakieś tam syndykalizmy. Próbowano też wycenić, no, stwierdzić, no to jak nie będzie pieniądza, to jak kalkulować tam no, nakłady, czy takim sposobem, czy takim, czy i co chwila były kontrargumenty i jakby to się wysypało, dlatego oni poszli w argumenty takie emocjonalne, znaczy nie w argument, tylko w taką argumentację emocjonalną, ideologiczną, ogólną i de facto płytką. Także, a to jaki jest efekt, w co wierzy świat, czy jakaś część społeczeństwa, no to jest troszkę inna kwestia już. Ta kalkulacja ekonomiczna została dość dobrze opisana w tej książce profesora Machaja, nie? Socjalist, kapitalist, tak. Prawo własności. Tak, 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 czyli na bazie jego doktoratu. Ja chciałem się zapytać na bazie książki Nowy feudalizm. Czy to, że mamy taką tendencję do koncentracji rynku, działalności gospodarczej w rękach korporacji i rządu tak de facto, czyli to, że mamy coraz mniejszy wybór, nie jest działalności gospodarczej podmiotów. Czy to nie przypomina nam powrotu do takiego właśnie, czy znaczy nie powrotu i zmierzenia takiego quasi trochę rynku, kiedy mamy niewielką grupę podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, bo do tego powolutku to zmierza. Czy to nie zaburzy kalkulacji ekonomicznej w gospodarce? To znaczy, to zahaczamy o kwestię interwencjonizmu. I tu jest też taka rzecz. Może być mniej lub więcej podmiotów prywatnych, rynkowych, nie ma problemu. Pytanie, czego dotyczą interwencje? Bo możesz sobie wyobrazić, nie wiem, milion podmiotów prywatnych, rozproszonych, tak? Nie mówię o konkurencji doskonałej, nie o to mi chodzi, ale że jest ich wiele. Ale mogą wejść takie regulacje, wiadomo, system cen jest bardzo wrażliwy, łatwo wprowadzić jakąś cenę minimalną, maksymalną, jakieś tam inne standardy jeszcze. Coś, co zastępuje kalkulację ekonomiczną i jest w zasadzie rynek rozregulowany. Dalej mamy jakieś ceny, ale one nie oddają całej rzeczywistości. Tak samo jak to było w tym, o tym jeszcze nie wspomniałem. Jeszcze może tutaj to pokażę. Przy syndykalizmie, czy przy tym quasi-rynku, syndykalizm przy quasi-rynku, jakieś tam ceny, czy jakieś tam substytuty cen mogą istnieć, ale to nie będzie pełniło swojej funkcji bez tego wsparcia całego tego rynku kapitałowego, spekulacji, zmienności rynku i tak dalej. To nie zadziała, mimo że może być jakaś tam taka kopia brzydka tego, tak? I tak samo można się odnieść do gospodarki rynkowej, gdzie jest interwencjonizm, a to, czy tam jest kilka dużych podmiotów, które mają większość rynku, czy to jest rozdrobnione, to ma drugorzędne znaczenie tak naprawdę. Pod koniec trzeciej części ludzkiego działania Ludwig von Mises zamiast określenia kalkulacja ekonomiczna zaczyna używać kalkulacja pieniężna. Czy to są dosłowne synonimy, czy raczej kalkulacja pieniężna jest może jakąś podkategorią kalkulacji ekonomicznej? Wydaje mi się, że musiałbym zerknąć tego, ale wydaje mi się, że tam nie ma jakichś rozróżnień. Dla niego kalkulacja jest wyrażona w pieniądze, bo można to sprowadzić. Na samym początku tego, że o kalkulacji ekonomicznej było, że kalkulacja ekonomiczna musi być wyrażona w pieniądzu. Tak, musi być wyrażona w pieniądzu. Tak, dla niego. Czy w takim razie jest czymś innym jest ta kalkulacja pieniądza? Raczej nie, bo według Misesa nie sprowadzisz, nie zastąpisz pieniądza inną kategorią, do której możesz sprowadzić wszystkie czynniki produkcji i tym samym je wycenić. Bo inaczej musiałbym ci przynieść jakąś książkę, gdzie miałbyś napisane, co jest w twojej firmie, tak? Słownie to, jakie są aktywa. Ileś tam ton drewna, stali i tak dalej. Iluś pracowników, ale bez kalkulacji. Napisz sobie biznesplan albo bilans jakikolwiek, czegokolwiek, ale żeby tam nie było cen. To będzie miało jakiś sens? Połapiecie się w tym, co wtedy macie, co nie macie? Nic nie będziemy widzieli. Ale to oczywiście wynika ze spekulacji, z wyceny czynników produkcji. Więc to jest to samo. Nie wydaje mi się, że była jakaś różnica. Jeszcze ktoś, tak? Czy ten problem z rozróżnieniem funkcji własnościowej i jakby decyzyjnej w socjalizmie możemy przełożyć na jakby taki mega rozwinięty problem agencji? Chodzi mi o ten taki... Chyba nie aż tak, bo to jednak jest nie ta skala. No bo jeśli zakładamy, że załóżmy decyzyjność i wszystko mają ci dyrektorzy, ale teoretycznie wszystkie czynniki produkcji są w rękach ludu, no to mamy, można powiedzieć, że taki problem agencji. To znaczy, zawsze w warunkach rynkowych tak decyduje kapitalista, czy właściciel, czy akcjonariusze. Dyrektor, menedżer, on jest odpowiedni tylko od zarządzania jakimś działem, tak? Ma jakąś tam funkcję, ona może od niego wiele zależeć w sensie takim organizacyjnym, ale
w sensie tego przewidywania potrzeb, alokacji, sprzedawania, kupowania, zamykania konkretnych działów firmy, to on za tym nie podąży. Więc on, jest też takie wyobrażenie, że jakby mylne, że no jakby dyrektorzy trzęsą całym światem, tak? Czy tymi korporacjami, a akcjonariusze nic do powiedzenia nie mają. To nie jest prawda. To oni mają jak najwięcej do powiedzenia, a co zresztą widać no, przy różnych firmach, tak? Że też jest ten rynek tych menedżerów, specjalistów. Natomiast to inaczej możemy mówić, że jest jakiś tam problem, jak jest rozrośnięta struktura firmy i jest na tej rynkowej, tak, prywatnej. Ale to jest co innego i te błędy tam będą szybciej ujawniane i będziemy szybciej widzieli problem, a w gospodarce zaczynanie planowania to się będzie ciągnąć i dalej nie będziemy wiedzieli, więc są pewne podobieństwa, ale generalnie to jest od siebie dosyć oddalone, bo są różne systemy po prostu. Mhm. Jeszcze chciałbym się spytać o ten syndykalizm. Mhm. Jak według założeń tego modelu miałaby wyglądać rotacja pracowników między firmami? Czy to jest tak, że da się kogoś zwolnić, nie, czy tam wszyscy są na sztywno przypisanie? Prawdopodobnie byłby taki konserwatyzm. Kasty? Takim dobrym przykładem są polskie szpitale, gdzie na przykład jeden szpital, który ma, brakuje mu lekarzy, no to on chce podkupić od innego szpitala i często dyrektorzy mówią, że tutaj mnie podkupuje, a ja chcę ich zatrzymać u siebie i że w ogóle powinienem mieć od NFZ-u czy od państwa większe fundusze, tak? Bo lekarze mi uciekają albo w ogóle uciekają mi za granicę. Nie? I to jest coś takiego. Może tak nie jeden do jednego, ale byłby tam duży problem, bo wyobraźmy sobie, że w jakiejś firmie mamy w jakimś dziale takim jakiejś firmy produkującej telewizory, mamy jakichś specjalistów. No ale jakaś firma z branży, no nie wiem, czego, radia czy jakichś tam komputerów, potrzebuje specjalistów, żeby rozwinąć swoją produkcję, no i chce ich podkupić. I co wtedy? Tak naprawdę to by były jakieś pozamykane wyspy, obwarowane jakimiś regulacjami. Byłyby duże tarcia i to by w zasadzie, na rynku jak to rozwiązujemy? No mamy wysokość płac, jakichś pozapłacowych świadczeń pracowniczych i to się samo kręci, tak? Znaczy może nie samo z siebie, tak? Tylko są instytucje czy instrumenty wspierające, a tam byłoby to takie zdecentralizowane działanie po omacku i duże tarcia, bo by na przykład, nie wiem, może by musieli jakieś, tak wymyślam, podpisywać jakieś kontrakty lojalnościowe, że nie wolno ci odejść z tej firmy. W zasadzie nawet Mises też się na tym jakoś chyba nie próbował aż tak odtwarzać, tak jakby to wyglądało, bo pokazywał, że tutaj bez tego wsparcia, bez tego otoczenia rynkowego, no to by co chwilę jakieś problemy wynikały, między innymi te, o które pytasz. Ale zapewne byłyby jakieś, jakby to powiedzieć, warunki pracy szeroko pojmowane i zadowolenie z pracy raczej by spadło, bo chciałbyś się przenieść do innej firmy, by ci nie pozwolili albo byś tam zablokowali, że my od was nie bierzemy pracowników, a wy od nas w takim razie. Więc nie byłoby takiej płynności, tak? No i nie byłoby bodźca, żeby się edukować w tym kierunku, tak? Więc kolejni pracownicy by też jakby stwierdzili, że tutaj to może ja gdzie indziej poszukam pracy, abstrahując od tego, co będzie w przyszłości, bo syndykalizm jakby bazuje na takim naiwnym założeniu, że rynek na ten moment niech już taki będzie do końca świata, tak? Że to jest statyczne, że to się nie będzie zmieniało, oni chcą zachować swoje przywileje, interesy, stałość zysków, tak, żeby tylko od nich kupowali, żeby to się nie zmieniało. To między innymi jakieś z takich rzeczy to wynika i tak naprawdę syndykaliści, chociaż tego nigdy oficjalnie nie powiedzą, nie lubią konsumentów, nie lubią tego, że konsument swoją w pewnym sensie kapryśnością może doprowadzić do tego, że jedną firmę trzeba zamknąć, tak, ale nie widzą tego, że drugą trzeba otworzyć i że ci pracownicy przejdą z branży A do B i tak dalej. Oni jakby atakują oficjalnie kapitalistów, akcjonariuszy, natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę uderzają też w konsumentów i przede wszystkim w konsumentów. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem zadać pytanie, które dosyć często jest, mam wrażenie, zadawane w odpowiedzi na argument kalkulacyjny Misesa, czyli gdzie jest taka cezura, taka granica, do której można ten argument zastosować, no bo my tutaj już tak naprawdę ten argument stosujemy nawet do tego quasi rynku, czy do syndykalizmu, czy na przykład można powiedzieć, że podstawową różnicą pomiędzy wszystkimi systemami socjalizującymi, a tymi bardziej kapitalistycznymi jest taka, że w systemie kapitalistycznym to ceny ograniczają decyzje, a nie decyzje ograniczają ceny.
To znaczy w warunkach gospodarki rynkowej, jak ona by nie była, zawsze jest ta wycena czynników produkcji, więc wiemy jak się poruszać, albo zakładamy, że wiemy. Jak się pomylimy, to mamy znowu zysk, stratę. Natomiast generalnie jakiego modelu gospodarki centralnej czy socjalistycznej byśmy nie omawiali, czy to będzie taka ta standardowa wersja socjalizmu, czy taka ta quasi-rynkowa, czy syndykalistyczna, czy jeszcze tak naprawdę, jeszcze tam Mises pisał o tu w ludzkim działaniu, możecie jakiś... Chociaż to jest taka imitacja tego syndykalizmu, takim korporacjonizmie gildyjnym, gdzie jakieś całe w zasadzie przemysły miały być własnością jakichś tam wyznaczonych rad przez wszystkich jakichś tam pracowników. To wszystko się sprowadza do tego samego tak naprawdę, czyli jak będziecie kalkulować? To jest cały czas to samo fundamentalne pytanie. Czyli to ograniczenie, tak? Skąd będziesz wiedział, czy produkujesz po odpowiednich kosztach, czy nie marnujesz rzadkich zasobów? To jest cały czas to samo. No z różnymi odcieniami. Jeżeli mogę kontynuować, no to co jeżeli państwo ma 5 spółek, które działają w tej samej branży, które różnią się jakimiś tam szczegółami oferty od siebie, no bo wówczas państwo nadal ma te, powiedzmy, impulsy rynkowe i wie, kiedy jest marnowanie zasobów, kiedy nie jest, wie, czego chcą konsumenci mniej więcej, no i czy nadal możemy ten argument kalkulacyjny zastosować wtedy? To znaczy de facto wtedy no, państwo potwierdza, że jak te przedsiębiorstwa funkcjonują, ale bazują na tej kalkulacji, więc potwierdza rynek, tak? Natomiast różnica polega na tym, że co się dzieje, kiedy jakaś firma ma problemy, no to wtedy na rynku może poprosić o pożyczkę, o kredyt albo o jakieś dofinansowanie jeszcze, o wypuszczenie obligacji i tak dalej. Jeżeli się nie udaje, no to musi zamknąć część działalności, na przykład. Tak jest w warunkach rynkowych, natomiast wiemy często, że nierentowne firmy państwowe nie są zamykane, tylko podtrzymywane, tak? Więc tak naprawdę subsydiowane. Więc tu jest ta różnica. A to, że one funkcjonują, to nie jest jakby zaleta państwa, tylko zaleta rynku, bo otoczenie jest rynkowe i to jest wspomaganie, więc tak naprawdę to jest argument na korzyść gospodarki rynkowej. A on jeszcze ma więcej na znaczeniu w sytuacji, kiedy firma wchodzi w okres na przykład strat, są problemy. I tu byśmy widzieli większe różnice, jak zareaguje rynek, a jak zareaguje no, taka władza bardziej centralna w tym wypadku. Na przykład na podstawie polskich kopalni to widzimy, tak, że zamiast je sprywatyzować i no to dzieje się to, co się dzieje. Nie tylko, tak? Więc trzeba pokazać ten złożony, dynamiczny proces rynkowy i tam mamy wyjaśnienie. A to, co mówisz, to jest takie jakby, znaczy nie mówię, że ty tak twierdzisz, tylko to jest takie skupienie się na jakimś punkcie, że teraz, o zobaczcie, działają dobrze, tak? Ale to rynek powoduje, bo macie tą wycenę. No to jak uważacie, że działają dobrze, no to nie bazujcie na cenach i dalej działajcie dobrze. Tak bym mógł zaargumentować. Czy jeszcze jakieś pytania?